Cześć, witajcie w drugiej części materiału związanej z moim znaleziskiem na śmietniku. Mam tutaj na myśli Optimusa 486SX 25 MHz, który znalazłem kilkanaście dni temu. No i kilkanaście dni temu również mogliście zobaczyć owy materiał ze znaleziska. No i w dniu dzisiejszym chciałbym go oczywiście rozebrać na czynniki pierwsze, wszystkie elementy poczyścić, no i spróbować uruchomić owy komputer. Jeśli ta sztuka mi się nie uda, no to jestem umówiony już z Eliopem, tak jak wspominałem w pierwszej części materiału. Eliop z przyjemnością postanowił w razie czego mi pomóc, także jestem pełen nadziei, że ten komputer uda mi się postawić na nogi. No i mam nadzieję, że będę sobie mógł odpalić parę gier na tym owym komputerze, które pamiętam oczywiście z dzieciństwa. No i zacznę może od początku, od demontażu tej części obudowy, następnie przedniego panelu. Wszystko to oczywiście mam zamiar zaplanować tak, by to wyszorować, wyczyścić. Jaki tego efekt końcowy będzie, mam nadzieję, że będzie dobry. No i oczywiście w środku wszystkie elementy, wszystkie karty powyciągać, przeczyścić, zajrzeć oczywiście do zasilacza, wydmuchać go, sprawdzić, czy czasem żaden kondensator się nie wylewa. No i oczywiście przeczyścić głowicę stacji dyskietek. No i jak to wszystko uda mi się, że tak powiem, doprowadzić do takiego ładu wizualnego, to oczywiście to skręcę. No i na sam koniec materiału będzie finał finałów, czyli próba odpalenia owego komputera. Jak się uda, to nie, jak nie, no to trzeba będzie go próbować poleczyć. No to zaczynajmy. Co do samego panelu przedniego, to pierwotnie planowałem go ściągnąć i go porządnie wyszorować. Natomiast by to zrobić, no musiałem odczepić zasilanie zasilacza, które wchodzi do włącznika komputera. No i żeby to zrobić, to po konsultacji oczywiście z Eliupem wyszło na to, że musiałbym go delikatnie podważyć, wyciągnąć. Ale z racji tego, że jest to sprzęt wiekowy i ten plastik mógłby mi w każdej chwili pęknąć, a wtedy byłaby dupa, za przeproszeniem. Więc postanowiłem jednak go całkowicie nie demontować, tylko po prostu wilgotną ściereczką go poprzecierać. Tam, gdzie się da, troszeczkę go przydrzyć, mówiąc kolokwialnie, z grubszej warstwy brudu czy też kurzu. No i generalnie zamiar jest taki, by go nie demontować, a tak po prostu go delikatnie umyć. No tak, by oczywiście nie narażać żadnej części na jakikolwiek uszczerbek zniszczenia. Stację już dysków udało mi się zdemontować. No nie chcę coś, że popalcowałem. Popalcowałem ją troszkę. Czekajcie, wezmę tylko
Pędzelek, troszeczkę ten kurz strzepnę delikatnie oczywiście. Dobra, już jestem z powrotem. Tutaj widzę stacja dysku firmy NEC. No i dobra, trzeba by było zobaczyć, co tam w środku siedzi. Spróbuję może ten przedni front ściągnąć najpierw. Nie wiem, czy to będzie takie proste, ale jednak będzie chyba proste. To sobie od razu wezmę na czyszczenie. No i teraz by wypadało tą obudowę ściągnąć. Tak. A jeszcze tutaj gdzieś. O, poszło. No i tak by to z grubsza wyglądało. Dobra, zanim tutaj przetrę tą głowicę, to postaram się tą obudowę troszeczkę przetrzeć. Trochę na szmatkę. I spróbuję to trochę. Troszkę przeczyścić, żeby to mimo wszystko odświeżyć. Dobra. Spróbuję tam teraz wacikiem troszeczkę tą głowicę pogmerać. No i mam nadzieję, że jakiś brud uda się usunąć. A przy okazji tam wokoło się to poczyści jeszcze z góry. Dobra, teraz koncentrujmy się na samej głowicy. Dobra. Powiedzmy, że stacja by była. A z racji tego, że jestem leworęczny, zacznę może od lewej strony, czyli od twardego dysku. Troszkę go odświeżę taką oto nawilżoną ściereczką. Taśma i sam dysk, oczywiście, jak najbardziej. O, właśnie. Piękne, takie cudo. Znalazło się na ściereczce. No, jak żeby inaczej. Dobra, to tak na szybciora tylko. Cyk, cyk. No i taśma by była praktycznie wyczyszczona. Jeszcze z drugiej strony. Dobra. Czyli można powiedzieć, że dysk byłby tak z grubsza przeczyszczony. No i tutaj już widzę tonę kurzu, ale to sobie wezmę na balkon, bo tego tutaj nie będę czyścił pędzelkiem. Myślę, że byłyby zbyt duże szkody dla samego pokoju, jeśli chodzi o czystość oczywiście. Gdybym to próbował, nie daj Boże, wydmuchać, a co najwyżej pędzelkiem przeczyścić. Także za chwileczkę wracam. Dobra, już to się zdecydowanie lepiej prezentuje. Mogę tutaj troszeczkę bezpieczniej to pędzelkiem przeczyścić z pozostałości kurzu, które oczywiście nie udało mi się wydmuchać. Tak. No, nawet to fajnie pędzelkiem idzie, muszę przyznać. Dobra, tak z grubsza. Cyk. Jeszcze tutaj z przodu. Dobra. No i przelecimy jeszcze tutaj izopropanolem.
żeby nie było. Dobra, przeczyścimy troszeczkę te ścieżki. Myślę, że to jakiś efekt da. Dobra. Dobra, już tutaj nie będę się wygłupiał w jakieś dodatkowe czyszczenie. Dobra, odkładamy to. Teraz co my tutaj mamy? Kartę graficzną. Delikatnie, dobra. Tu tego kurzu jest zdecydowanie mniej, ale i tak muszę uważać, żeby się nie rozpanoszył oczywiście po całym pokoju. I to jest karta graficzna Cyrix. Jeśli się nie mylę, pół megówka. Nie znam się na tych kartach, więc przyjmuję, że to jest pół megówka. Dobra, tak by to wyglądało. Jeszcze szybki przejazd po złączu. Dobra, czyli to też byśmy już mieli. No i mam tutaj jeszcze kartę pamięci. Posłałem przed chwileczką zdjęcie Eliopowi, żeby mi spróbował zdiagnozować, co to za pamięć. No i z tego, co mi odpisał, jest to 4 megówka. Także pierwotnie myślałem, że to będzie 1 megówka, pół megówka, a tymczasem takie miłe zaskoczenie. No to co? Wykręcam w takim razie z obudowy zasilacz. No i biorę go tutaj na warsztat. Zobaczymy, co jest w środku. No to zerknijmy w takim razie do środka. Jak to tu wygląda? O Jezu. Popatrzcie, co tu się dzieje. To jest wszystko tak zamulone, że ja to biorę na balkon wydmuchać. Bo to tutaj jest masakra. Poczekajcie, za chwilkę wracam. No jak widzicie, ten kurz mi się troszeczkę udało wydmuchać. Teraz wezmę izopropanol i troszeczkę go przeczyszczę. No i następnie jeszcze też zajmę się troszeczkę obudową całego komputera, żeby zniwelować mimo wszystko ten przykry zapach. No i przede wszystkim, żeby to troszeczkę odświeżyć. Dobra, biorę ściereczkę i jedziemy. A jeszcze trochę nalejemy. O właśnie. Troszkę kondensatory też przeczyścimy. Tutaj płytkę, przewody. No i dobra. No jest różnica, jak sami mogliście zobaczyć po otwarciu. No a jak teraz prezentuje się wnętrze zasilacza. Dobra, przetrę jeszcze tylko tą obudowę komputera. No i wszystko podłączamy, no i próbujemy odpalić. No jeszcze przy okazji można wykręcić oczywiście wiatraczek. Ja sobie go wyciągnę i oczywiście dokładnie przeczyszczę, tak żeby już było wszystko na tip-topa.
O właśnie. Zobaczcie, jaki piękny okaz. Dobra. Ściereczka tradycyjnie. I czyścimy. O kurde. Ręce też całe czarne. Z jednej strony czyszczę, a z drugiej strony brudzę, nie? Rękami. Dobra. Z tego się nie strzela. Dobra. Skręcam to wszystko do kupy, no i podłączamy. Dobra, komputer podłączony. I co? Ekran ciemny, słychać tylko zasilacz. No to już widzę, zapomniałem podłączyć napięcie do tego wyświetlacza. No to już trudno. No i co? Nic tutaj nie ma. Nic się tutaj nie dzieje. Ja może dla bezpieczeństwa wyłączę. Eliob jeszcze tutaj mi zasugerował, żeby wyłączyć z portu ISA tą kartę rozszerzeń, ale Eliob, wybacz, ja tego już nie będę robił. Ja już tutaj wolę nie ingerować do środka, żeby nie daj Boże coś nie zepsuć. Zostawię to Tobie, specu od Optimusów. Zerknij tam proszę do środka, no i fajnie, jakby Ci się udało zdiagnozować problem i ewentualnie go usunąć. Także komputer jest Twój. Hehehehe